Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który nie jest dla każdego, a mianowicie o rimingu. Dość wulgarnie mówiąc, lizanie odbytu. Jest to czynność, która jest niezwykle, daje poczucie niezwykłej bliskości. I zazwyczaj nie robimy to z nowo poznaną osobą. Jeżeli chodzi o odbyt, to jego lizanie sprawia niesamowicie dużo radości. Pamiętajmy, że taka aktywność seksualna nie powinna być klasyfikowana do określonej orientacji seksualnej i nie jest żadnym zboczeniem, jest całkowicie normalną rzeczą. Musimy oczywiście zadbać o higienę, aby tutaj jak najbardziej zabezpieczyć partnera, partnerkę. Lewatywa nie jest konieczna. Jeżeli odbyt jest czysty, to on nie ma smaku i zapachu. On smakuje partnerem, partnerkom. Jeżeli wam to przeszkadza, użyjcie lubrykantów smakowych, na przykład czekoladowy czy tiramisu. Możecie odbyt dmuchać na niego, delikatnie lizać, lekko podszczypywać. Natomiast na pewno jedną ważną rzeczą jest, że jeżeli robimy to z nowo poznaną osobą, to skorzystajmy z chusteczek oralnych. Mam nadzieję, że film o nich już śmiga na kanale, ale jeżeli nie, to przypomnę, że jest to kawałek lateksowej szmatki, powiedzmy. Tutaj akurat mam o smaku jagodowym. Jest to materiał testowy, więc już trochę przeszedł. Natomiast kolejna ważna rzecz. Po użyciu wyrzucamy. To jest jednorazowego użytku. Jeżeli używamy jednej strony, to nie przewracamy na drugą stronę. Używamy jednej ze stron. Możemy to oczywiście zrobić także w parze. Nie musimy to ze nową poznaną osobą, tylko z osobą w związku, ponieważ jest to pewnego rodzaju urozmaicenie. Jestem ciekawa, ile z was zadowala tak swojego partnera, partnerkę. Dajcie koniecznie znać w komentarzu. Ciao!